żeby pilnował, co się dzieje od strony obozu, a z Józkiem poszliśmy do klapy i chcemy ją otworzyć, ale nie idzie. Jeszcze raz próbujemy, jak przyspawana. Kiwnąłem na Staszka, przyskoczył Staszek, jeszcze włożył swoje paluchy tu jakoś i dźwignął. Otworzyliśmy. Wpadamy po kolei na ten koks. Ostatni Staszek zamknął za sobą klapę. Byliśmy w bunkrze. Wreszcie jesteśmy w koks bunkrze. Ale nigdy byśmy tu nie byli, gdybym ja, kiedy przed południem rozgarniałem tu koks łopatą, nie wykręcił śruby z klapy włazu. Tędy przejście do kotłowni. Tak, jest kotłownia. O, tu były drzwi na hol, ale teraz widzę zamurowane. Staszek tu za piecem, między łopatami, znalazł łom. Tym łomem wyważyliśmy te drzwi i weszliśmy na hol. Szliśmy tym korytarzem. Tu kiedyś były tory. Na wózkach pchaliśmy towary i rozwoziliśmy te towary po różnych tu zakamarkach. A dalej zaraz powinny być schody, którymi wchodziliśmy na drugie piętro, gdzie był beklajdą z kamer. Tędy po tych schodach biegliśmy na drugie piętro. O, widzę już drzwi do magazynu mundurów i broni. Te drzwi trzeba było wyłamać łomem. Szybciutko dobieraliśmy wszystko, co należało ubrać. Na końcu mundury. I dla mnie wyszukał Józek mundur Untersturmführera. Dwa hełmy. Potem broń, a w końcu amunicję. Schodzimy z tym wszystkim na dół do rampy samochodowej. W mundurach w pełnym uzbrojeniu schodzimy na rampę samochodową i nagle słyszymy warkot samochodu. Niemcy. Krótki refleks. Wejdą. Czy nie wejdą? A jeśli wejdą? Hände hoch. Ja pistoletem. Staszek z drugiej strony. I czekamy. Znowu silnik na chodzie i odjeżdżają. Odprężenie. Wyszedłem na rampę. Tam jakieś 60 metrów za drogą, postęp Buda, czekałem na Budzie, taśma w zamku. Gienek podjechał grzecznie tu, chłopcy zostali w magazynie. Gienek robi to, co do niego należy, zrywa czapkę, melduje, ja wskazuję, że ma wejść do magazynu. Gienek skoczy do magazynu, chłopcy w tym czasie, kiedy on się ubiera, ładują broń i amunicję do samochodu. Gienek ubrany w mundur wychodzi, zamykamy bramę magazynu, schodzimy do auta. Gienek za kierownicą, ja obok, za Gienkiem Staszek, a za mną Józek. I ruszamy. Zakręcamy ładnie w dróżkę i potem kierunek na Wadowice. Zbyszku, nie chciałeś ze mną uciekać 60 lat temu z tego piekła, to teraz pojedziesz ze mną szlakiem naszej ucieczki. Tu, Zbyszku, wjechaliśmy w ulicę, jadąc wzdłuż obozu w stronę tego ostatecznego wyjazdu, gdzie był szlaban.
Po drodze tu już blisko to spotkaliśmy pierwszego esesmana. Trzymał w jednej ręce rower, a drugą ręką palił papierosa. A jak nas zobaczył, to rzucił tego papierosa, łapę wyciągnął do góry, Heil Hitler. No i wtedy Gedek mówi, widzisz, Kazek jakoś idzie. Jesteśmy esesmanami, nie? I znowu kawał tam dalej, to już dwóch takich, nie stali, ale oni szli. Zobaczyli samochód ten nasz i Heil Hitler. To nas bawiło, wiesz, chyba, że już my jesteśmy tym esesmanami. Już tu niedaleko zauważyliśmy szlaban. Mieliśmy do tego szlabanu może jakieś 80 metrów. Szlaban na dole. Gienek zwolnił bieg na trójkę. Podjeżdżamy bliżej. Szlaban na dole. No mamy gdzieś jeszcze jakieś 25 metrów, a on się nie rusza, ten draniec esman, szlaban na dole. Ja wtedy muszę przyznać, że odjechałem po prostu, bo uwierzyłem, że to się nam nie udało. Ja się przeniosłem, myślałem już, pożegnałem się z mamą, ale w tym czasie dostałem takie silne uderzenie w kark i syczący głos słyszę w prawe ucho z tyłu od Józka, Kazek, zrób coś. I to mnie ocknęło. Ja już widzę blisko ten szlaban, otwieram prawe drzwiczki, wystawiam, żeby widzieli szarże, wiesz, i mówię, do jasnej cholery śpisz, dupku, tam czy co? Otwieraj ten szlaban, bo ja ciebie obudzę, jeśli ty nie możesz się obudzić. Ten esesman podskoczył, szlaban idzie do góry, Gienek bieg włącza do przodu i suniemy naprzód. Wolność. Jeżeli zdarzyła się ucieczka, do akcji ruszyły przygotowane na to specjalne zmotoryzowane oddziały z psami. Teraz poczuliśmy się nie tylko wolni, ale pewni siebie. W każdej potyczce ze esesmanami będziemy walczyć, bo nasi koledzy w obozie już za nas nie odpowiadają. Jeszcze w tym samym dniu, w dniu ich ucieczki, komendantura obozowa dalekopisem rozesłała telegramy zawierające rysopis uciekinierów i podstawowe dane o nich z poleceniem, aby placówki Gestapo, Policja Kryminalna i Niemiecka Straż Graniczna wszczęły poszukiwania uciekinierów na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Ucieczka Piechowskiego i kolegów była ogromnym wydarzeniem. To miało ogromne znaczenie psychologiczne na postawę i moralną, i psychiczną kolegów. Wszyscy więźniowie powtarzali sobie z ust do ust i nabijali się ze zesmanu, że pomimo takiej obstawy udało się więźniom uciec w mundurach SS, samochodem SS i z bronią. To podtrzymywało na duchu więźniów. Dlaczego ucieczka Piechowskiego i kolegów jest taka istotna w historii AK Auschwitz? Dlatego, że właściwie to jest pierwsza ucieczka więźnia Oświęcimia, który uciekł w mundurze esesmana. Możliwość przebrania się otworzyła jak gdyby świadomość innych, że jest to możliwe. Trzeba tylko się o to postarać. Jak długo istnieją obozy koncentracyjne, to takie ucieczki Niemcy nie mieli. Odpowiedzialność całą, jeżeli chodzi o więźniów, złożono na Kurta Pachale, który był naszym kapem. Kurt Pachala został osadzony w bunkrze w podziemiach bloku numer 11. Prowadzono przeciwko niemu intensywne śledztwo połączone z torturami. Zginął śmiercią głodową w dniu 14 stycznia 1943 roku.